Moi drodzy, dzisiaj sobie zaczniemy od śniadanka. Mamy godzinę 9:10, zaraz idę do szkoły i postanowiłam sobie zrobić dzisiaj bardzo łatwe, szybkie śniadanko. Ostatnio mam fazę na awokado. Ja uwielbiam awokado, także będziemy potrzebować takiej bułki. Awokado, jajko, serek ulubiony i przyprawy u mnie są pieprz, czosnek i chili. Oczywiście kroimy bułę na dwie części. Często pytacie mnie, jak liczę bułki, na przykład właśnie z takim słonecznikiem. Pisuję pierwsza lepsza bułka, wieloziarnista. Ja na to tak nie zwracam uwagi i wy też nie powinniście się tak skupiać. I odrobinę masła, żeby tutaj wbić jajko. Duży ogień, tak żeby to jako się fajnie szybko zrobiło. Jeśli chodzi o moją pastę, lubię mieć takie pognieciane te awokado. Niektórzy kroją na plasterki i dopiero przyprawiają, ale jednak wolę mieć tak jakby wszystkie te przyprawy fajnie połączone, także tak sobie zrobię. Możecie dać znać, jak wy jecie awokado, czy kroicie, czy robicie właśnie pastę tak jak ja, czy może jecie w inny sposób. Sól i pieprz. Bardzo jeden ważny składnik, cytryna, to jest must have. Tam, teraz to obracamy. Jeszcze smażymy. Chwileczkę. Jakby mi spadło. Smaruję kanapki i zaraz wam pokażę, jak już je posmaruję, bo nie mam statywu. Dobra, kanapki posmarowane. Uważam też, że taki serek jest bardzo fajną alternatywą, jeśli chodzi o masło i dodatkowo ma taki fajny kremowy posmak. Ja tej pasty będę miała 35 gramów. Zrobiło się takie fajnie półtwarde. No to jajko. Zazwyczaj jadłam kanapki z awokado, z pomidorem, a jak jem z jajkiem, to wolę zdecydowanie ketchup. Troszkę chili, nie mogę przesadzić. I tak wyglądają moje kanapki z awokado. Ja je uwielbiam, naprawdę spróbujcie zrobić dokładnie taką samą pastę z czosnkiem, na to jajko i ketchup. Zakochacie się. Wow. Uwielbiam, uwielbiam awokado. Naprawdę mogłabym je jeść codziennie, jak sobie jak owsianki. Mam do 14:30 lekcję, także postanowiłam sobie zrobić shake'a. Potrzebujemy mleka, płatków owsianych, banana, cynamonu, masła orzechowego i opcjonalnie odżywki białkowe. Ja mam waniliową. Kupiłam odżywkę słony karmel, ale mój chłopak powiedział, że mu bardzo smakuje ten słony karmel, także oddałam mu swoją, a wzięłam wanilię. Mamy 200 gramów banana, nie, tu jest 150. Całość zalewamy mlekiem. Ok. Myślę, że to jest mniej więcej tyle. Uwaga. O, prawie trafiłam. Masło orzechowe, 15 gramów. Będzie tyle. U mnie to będzie 10 gramów. I... Co jest? I dzisiaj to będzie mój posiłek do szkoły. Szybki koktajl, tyle mi starczy. Dzień dobry, ja już wróciłam ze szkoły i będziemy sobie teraz robić obiad.
Bardzo długo się zastanawiałam nad tym, co zrobić, ponieważ są dosyć duże pustki w lodówce, a może nawet nie pustki, tylko po prostu nie mam jakiegoś mięska, zamienniku, z którego mogłabym bazować na potrawie, ale stwierdziłam, że dzisiaj zrobię sobie coś takiego nietypowego, słuchajcie, z cieciorki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to będzie takie curry cieciorka. Tutaj mam już ryż, ponieważ moja siostra dzisiaj, czy tam wczoraj robiła ryż. Dużo zostało tak, że... Przepraszam. Także sobie go zużyję. Do tego cieciorka, dwie puszki, bo to jest taka malutka puszka. Ona ma 65 gramów. Dodam groszek i będziemy potrzebować cebuli. W zasadzie... Ja teraz mówię, co będziemy potrzebować, a tak naprawdę to będzie totalnie spontaniczny przepis. Nie mam zielonego pojęcia, czy coś z tego wyjdzie. Najwyżej powiem wam, żebyście go jednak nie robili. Ja sobie użyję cebuli, pasaty pomidorowej. Jeśli chodzi o przyprawy, to będzie imbir, chili, kolendra, sól, pieprz i dwie papryki, ostra i słodka. Niestety nie mam curry, ale myślę, że kolendra troszeczkę mi go zastąpi. Na początek dam sobie odrobinę tłuszczu, czyli oliwy z oliwek, opłukaną ciecierzycę. Teraz ląduje cebulka. I 100 gramów takiego ugotowanego ryżu to jest odpowiednik do 50 gramów, ale nie jestem pewna. Ja sobie do tego jeszcze dodam groszek. Uwielbiam groszek, także niech będzie go dużo. Tutaj już jest ten ugotowany ryż i stwierdziłam, że jeszcze tutaj do tego jajko na twardo. Zrobię sobie to jajko takie półtwarde. Postaram się przynajmniej takie zrobić. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Pamiętajcie, żeby sobie zawsze zrobić dziurkę w jajku. Wtedy... nie powinno wam pęknąć. Zmniejszamy ogień i wkładamy. O, dam taką przyprawę tajską. Ja generalnie uwielbiam mieszać różne przyprawy i kombinować. Także tutaj widzę, że jest natka pietruszki, którą też bym dała, gdybym miała taką świeżą. Też jest imbir, też jest chili. Myślę, że taka przyprawa tylko polepszy smak całej potrawy. Brakuje mi tego curry, więc spróbuję tym dopełnić ten posiłek. Dobra, to jest ten moment, żeby przekroić. Uwaga! Chyba jest git. Tak, udało się. Troszeczkę mogło być dłużej, ale jest dobrze, jest dobrze. Lepiej takie niż na twardo. Drugie. Pięknie. Winę śmietanki. Sezam. Się nastawiam na przepis. Czyli, że dzisiaj robię jakiś przepis, to on nie wychodzi tak dobry jak czysta improwizacja. Nie wiem, jak to się dzieje. I tak prezentuje się mój dzisiejszy obiadek. Znaczy, on nie wygląda przepysznie. Skosztujemy sobie na żywo, jak ja dawno tego nie robiłam. Wow! Powiem szczerze, zarąbista. Na przekąskę tym razem mam lody. To są lody Big Milk. Ja je naprawdę bardzo lubię. One są mega spoko. Fajne mają też makro. Właśnie bardziej mi smakują takie lekkie lody. Także lubię sobie właśnie takie mieć zawsze w domu. Jak mam ochotę na coś słodkiego, to po nie sięgam. Chociaż akurat ten smak czekolada jest taki średni. Najbardziej lubię stracciatelle i jeszcze muszę dorwać słony karmel, bo jeszcze nie jadłam. Jeśli chodzi o kolację, to postanowiłam zrobić sobie taką bardzo lekką kolację. Nie zostało mi też dużo kalorii, także
Zrobimy sobie zwykły taki jogurt bowl, także użyję zwykłego jogurtu naturalnego, skyr, żywka białkowa, tego moje ulubione muesli z kawałkami czekolady. W tym muesli są w ogóle te kropelki czekoladowe, także jakby ktoś chciał je spróbować. Tam jest bardzo dużo tych kropelek czekoladowych, ja ogólnie je wyjadam z tego muesli. Do tego jabłko, kiwi, śliweczki, tutaj mam takie już bardzo, bardzo dojrzałe, cynamon oczywiście i malinki, a z dodatków to tutaj mam nasiona chia, orzechy włoskie. Na początku miałam mieszać tą odżywkę białkową z jogurtem, ale teraz stwierdziłam, że zrobię taką fajną polewę do tego. 10 gramów. O, i odrobinę mleka. Teraz to trzeba wymieszać i jeszcze dodać trochę mleka. Na górę orzechy. Miała być mała, a to wygląda na jakieś 600 kalorii, ale nie, nie, nie. Wyszło, że ma około 320, także objętościówka fajna. Ja idę jeść kolację. To by było na tyle z dzisiejszego Full Day of Eatingu. Mam nadzieję, że Wam się posiłki podobały. Oczywiście wszystko macie opisane, kaloryczność, makro, składniki, gramaturę w opisie. Także korzystajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i nie zapomnij o subskrypcji. Cześć!